Rozluźniacz paszczy. Zaprasza Kamil Prabucki. Kobieta, jeżeli chociaż raz w roku nie zrobi remontu, to jest chora. Jeżeli nie może tego uczynić, to będzie chociaż przestawiać różne graty i szpargały. Mężczyzna może wówczas mieć wrażenie, że w domu zagnieździł się czort. I właśnie na bazie takich małżeńskich inspiracji powstał utwór zatytułowany Wuj Onufry i Czort w Chałupie, czyli jedna z przygód Wuja Onufrego i Cioci Cieci Rady. Zapraszam serdecznie na rozluźniacz paszczy. Wuj Onufry raz z furkotem tytłał błotem się pod płotem, gdyż wyrżnąwszy się o grążel, w grząskość kałuż się pogrążył. Odzież wierzchnią w przód otrzepał, po czym pierzchnął poprzez rzepak, drżąc z przejęciem, że mu zada, bobu za to cieci rada. Bezszelestnie szedł wzdłuż buszu, żółci nadstawiając uszu, czy też go z wietrzy radar, czujnej cioci cieci rady. W ciemnej sieni wreszcie trafił wprost w przepastny przestwór szafy. Nie chcąc dać się chwycić w ciotki sidła, począł szukać szczotki. Przeszukawszy przestrzeń całą, nie wypatrzył jej w szpargałach i zdziwiony dziób rozdziawił, wszak ją rano tu zostawił. Chyłkiem chyc do kuchni czmychnął, do kredenysu, w którym pyszną anyżówkę zwykł był trzymać. W wnętrze wejrzał wódki nima. Gdzie przedwczoraj rząd butelek Tkwił, tam teraz pantofelek się rozmościł świeżej żony Oraz płaszcz i pantalony. Więc z chlebaczka bochen świeży Wyjął, patrzy, lecz talerzy brak w nadstawce na zastawę Podniósł brew, a to ciekawe. Myśli, chłodnej chociaż wody łyk bym upił, wszak przygody przykre mnie wciąż dziś ciemiężą. Rzucę grosz do mieszka księżom, by już czort się mnie nie imał. Otwarł szafkę, kubków nima. Przejrzał kuchni zabudowę, po czym schwycił się za głowę. W miejscu sztućców leżą gary, gdzie był śmietnik mikser stary. A gdzie stały filiżanki, stoi imbryk babci Janki. Wziął pod lupę pół chałupy, nic tu się nie trzyma kupy. Czary, gusła niesłychane, wszystko jest poprzestawiane. Ronczo spieszy szukać żony, nie na żarty przerażony. W ciecierzycy schwycił ciocie. Cieci rado, weź, że pociesz mnie w żałosnym położeniu. W chacie czort się zakorzenił. Broi psoci i swawoli, kubki, szczotki pod... Prowadził w swym diabelskim, szumnym szale. Nic tam już nie można znaleźć. Tu chichocze ciocia cicho. Mężu, to nie żadne licho nam po domu chyżo krąży. To nie czort chce cię pogrążyć, to są moje dzielne czyny by cię chronić od rutyny. Zwasz wszelako fakcik tenże. Od miesiąca żeśmy mężem, a ja żoną twoją jestem, przeto optymalizuję przestrzeń. Lecz małżonko, o mój Boże! Wszakże tak to być nie może: Nic już mi się tu nie klei. Na co ciocia? Pantarei. Życzę Państwu wspaniałego tygodnia i dużo słońca. Do zobaczenia.